Wydaje mi się, że słyszałem kogoś w tej piwnicy i na szczęście mam przygotowany pistolet, więc powoli schodzimy na dół. Uwaga, kto to będzie? Ej, kto tu siedzi? Simon, ej, co ty tu robisz? Czy ktoś się tu zamknął? Tak, bo ktoś babci ogólnie porwał i ja tu przynajmniej pomóc, ale tu nie ma. O czym ty mówisz? Dobra, wiesz co, ogólnie dzisiaj jesteśmy na śnieżnej wycieczce i musimy złożyć sobie nasz kolejny samochód, żeby dojechać. Nie wiem w sumie jak daleko, ale bierzemy się jak najszybciej do roboty, więc nie wiem, te drzwi powinny być pewnie gdzieś tutaj z tyłu. Kółeczka sobie już montujemy. Babcia odjeżdża cały czas, musimy ją dostać. No właśnie. I trzeba tam jakoś dojechać, z tej strony w ogóle jest zniszczona cała droga. Mamy jeszcze jakiś garaż, ale w tym garażu też raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Trzeba tu szybko wszystko złożyć, bo na dworze jest strasznie pistolet zjadła. No dobra, jak pistolet ci zjadła, co ty w ogóle robisz? Dobra, tankujemy sobie naszą furkę teraz. Musimy sobie jeszcze zamontować lampy i ogólnie wszystko, co jest w domku. No i słuchajcie, oczywiście jeśli chcecie nam pomóc dojść do końca, to musicie dostać łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Bo to nie będzie wcale taka zwykła podróż, będzie bardzo trudna, ponieważ to wszystko dzieje się w zimę i mamy nawet pułapki na myszy. I po co nam są pułapki na myszy? Nie, ale zapakujmy wszystko. Dobra, może się możesz tu wszystko wstawić do bagażnika, bo oczywiście, że się przyda. Dalej mamy jeszcze akumulator, musi być w samochodzie. Więc wstawimy go sobie, o, tutaj do przodu i już prawie wszystko mamy. Silnik chyba jest zamontowany. Bierzemy sobie jeszcze ogromny. Ej, co tu mamy? Takie światełka jeszcze boczne. Dobra, to światełka sobie też zamontujemy. To jest zderzak cały ładny. Maska, pyk, zamontowana. I czy my już teraz mamy wszystko? Ogólnie to się ściemnia, więc będzie zaraz mega ciemno. Ale właśnie, woda jeszcze potrzebna do samochodu. I no, jak nie dojedziemy bez wody, właśnie, to co jest najważniejsze. To też trzeba sobie zamontować. Tutaj z przodu i już raczej wygląda wszystko pięknie. Przeczekaliśmy sobie noc w domku, ponieważ było strasznie zimno i tak wygląda nasz skończony samochód. Pozwól sobie, że ci tutaj zamknę drzwi i możemy pakować się do środka. Let's go, Jerry! Okej, mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Odpalamy furkę. Ej, działa nam chyba, mogę stąd wyjechać. Dobra, i troszkę nas trzęsie z tego, co widzę. Ale w tym momencie wyruszamy w podróż i musimy dojechać, nie wiem, czy na 5, czy na 10 tysięcy, ale na pewno dojedziemy do końca. Tylko pamiętajcie, żeby... babusie znaleźć. Dobra, damy radę. Tak, babci trzeba znaleźć. To jest bardzo dobry pomysł. Ej, dobra, jakieś ślisko strasznie, co jest? 200 metrów za nami, uważaj. Dobra, jakiś jeleń mi wbiegł na drogę i mamy pierwszy domek, ale to jest na razie za szybko, żeby się zatrzymać. Musimy przejechać troszkę więcej traski. I co to jest teraz? Ej, lód jest normalnie na drodze. Dobra, nie skręcam. Wiesz co, nie chcę się walić w prawo ani w lewo, więc po prostu nie skręcałem w tamtym miejscu. Mam wrażenie, że widziałem przed nami jakiś samochód, a tu jest kolejny dom, więc być może ktoś wyjechał. Ej, co to jest przed nami, Simon? Co Ej, tu się dzieje? To jest kulka, bałwan może. Dobra, no jak ktoś lubił bałwana, to naprawdę bardzo ogromnego. Kolejny domek sobie ominęliśmy i tu była jakaś pułapka na nas. Ewidentnie ktoś nie chce, żebyśmy uratowali babcię. Ej, widzę w tym momencie nawet niedźwiedzia, któremu się świeciły oczy, więc naprawdę jesteśmy w bardzo dziwnym świecie. I wiecie co? Przydałoby się wreszcie w jakimś miejscu zatrzymać, chociaż ten domeczek jest troszkę zbyt malutki. Dobra, Simon, kawałeczek dalej. Udało nam się znaleźć kolejny domek, więc ja w tym momencie gaszę samochód, otwieram drzwi. Dobra, mogę to jakoś zatrzymać? Halo, samochodzie. Dobra, szybko, tu czekam. I mamy pistolety w razie czego. Otwieraj te drzwi, otwieraj drzwi. Coś tu jest w środku. Ej, są tu, dawaj, dawaj! Co to w ogóle ma być? Dobra, jeden leży na ziemi, Simon, rozwal go! Wow, dobra, i to było naprawdę ciężkie. Co my tutaj w środku mamy? Ej, oni tu ewidentnie były jakieś hakerki, zobacz. Jest jeden i drugi komputer. Dalej mamy jakieś jedzonko, które sobie też możemy oczywiście zjeść. Wodę do samochodu, ale wiesz co, przydałoby nam się ogólnie paliwo, a tu wcale nie ma paliwa. Udało nam się znaleźć paliwo i już prawie przejechaliśmy 4000 metrów, więc idzie nam naprawdę całkiem dobrze. Znowu była noc, wszystko próbuje nas tutaj w ogóle zaatakować i strasznie ciężko się jeździ, bo wszędzie jest ślisko. Co, co, widzicie to? Siedzi przed nami? Też to właśnie zauważyłem, nie wiem, czy to porywacz babci. Jo, dobra, on teraz odbił tą kulkę ogromną i to był porywacz babci. No babcia jest z tego co wiem na 10 tysiącach metrów, więc będziemy musieli dojechać na 10 tysięcy, ale jestem również ciekawy, czy zaraz będzie coś na 5 kilometrze, a brakuje nam już tylko 700 metrów. Jestem mega ciekawy, czy coś tutaj będzie, ponieważ w tym momencie jesteśmy na miejscu. 5 kilometrów udało nam się przejechać, czyli połowa trasy za nami. Jest tu jakiś lekki zakręt. Czy my teraz może zmienimy jakiś kierunek, albo w ogóle pojedziemy w inne miejsce? No stoi tu jedynie jakiś domek, ale takich domków to minęliśmy już 20 różnych i chyba nic się poza tym nie zmieniło, więc musimy jechać dalej prosto. Simon, Simon, zobacz, gdzie my właśnie dojechaliśmy. Przed nami jest jakiś ogromny mur. No właśnie, zaraz tam sobie oczywiście wjedziemy, tylko musimy jeszcze ich obrabować. Ej, ile ich tu jest? Dobra, jest tu ich strasznie dużo, Simon. Może ja sobie pójdę lepiej z tej strony. I trzymaj ich tam, trzymaj. Czekaj, dam radę. Nie, cześć, idą do ciebie. Co tu się dzieje? Teraz ogólnie mamy bardzo mało paliwa. Przydałoby się tutaj pozabierać jakieś fajne rzeczy. Ale nic tu ewidentnie nie ma. Dobra, wiesz co, zamykamy to, wsiadamy do samochodu. I odjeżdżamy. Na szczęście już udało nam się stamtąd odjechać, a teraz wjeżdżamy. Sam nie wiem do czego. To wygląda jak jakiś mur chyba, ale może to być również tunel. Więc jesteśmy na miejscu. Znaczy, to jeszcze nie jest koniec, ale jestem mega ciekawy, co to teraz jest. Tu wszędzie naokoło leżą jakieś rzeczy, bardzo dużo butelek. Mamy nawet paliwo. Dobra, paliwo nam się przyda i niedźwiedzia. Bądźmy, Simon.
on cicho, to raczej nas nie zaatakuje. Dobra, wysiadam z samochodu, on tam cały czas stoi. Weźmiemy sobie oczywiście to paliwko, bo to mi się bardzo teraz przyda. Zostało nam bardzo malutko tego paliwa, więc ja to teraz tankuję. Dobra, ale co to? Ej, tu wygląda w ogóle jak jakieś duże PKP. Może tu przyjeżdżają autobusy, Simon, zaraz sobie dojedziemy do naszej babci. Tak, czyli autobusy, ten niedźwiedź jest autobus. Po co ty tam idziesz w ogóle? Dobra, ja już skończyłem tankować, wsiadam teraz szybko do samochodu. Już zaraz jesteśmy na miejscu, więc nie zrób teraz nic głupiego. Pakuj się do fury, szybko! To nie było aż takie ciężkie, jak myślałem, ale jesteśmy po drugiej stronie. Zostało nam ostatnie 2 kilometry, żeby dojechać do końca. Gdzie to my teraz dojechaliśmy? Przejechaliśmy naprawdę mały kawałeczek. Ej, pod nami jest ogień, Simon, dobra. Nie spadnij tylko z tej rampy. Mam nadzieję, że nie spadnę. Wjeżdżam bardzo powoli. Cyk, teraz tutaj, gdzie jestem? Nie, co się stało? Ledwo co, ale udało nam się przejechać. Tylko trochę dymi nam się z silnika. Nie wiem czemu, to było mega hardkorowe. Wydaje mi się w ogóle, że mógł się to przejechać boczkiem. I co się teraz dzieje? Ej, dobra, dojechaliśmy do stacji benzynowej. Jest tu niedźwiedź, ale stacja nam się bardzo przyda, bo jest nam potrzebna woda do samochodu. Tylko czekaj, Samo, dobra, nie wysiadaj, bo tu nie ma nigdzie wody. Teraz co, czyli teraz co mówisz? No wsiadaj szybko. Ja już nie wiem, co tu się normalnie dzieje, ale przez całą drogę było normalnie. To teraz co chwilę jest jakaś anomalia. Ja sam nie wiem, gdzie my jesteśmy, a mamy przejechane 8200 metrów. Kolejny raz dojechaliśmy do tej wielkiej skoczni, tylko tym razem postanowiłem, że przejadę ją po prostu naokoło i da się tak zrobić. Jest strasznie ciemno, bardzo duża mgła, ja w ogóle prawie nic nie widzę. Ale coś jest chyba przed nami. A dobra, to jest stacja benzynowa kolejna. Chociaż może tutaj wreszcie będą mieli jakieś przydatne rzeczy dla nas. Widzisz gdzieś wodę, Simon, do samochodu? Nie, widzę żadnej wody do samochodu. A wiesz co, a ja chyba widzę, jest tam woda, jest woda do samochodu. Dobra, staniemy sobie gdzieś obok, ona jest teraz bardzo potrzebna, mamy 11% tylko. Więc gaszę silnik, wysiadamy i sprawdzimy, co tu się w ogóle dzieje. Szkoda, że nie mam w ogóle amunicji do pistoletu. Dobra, czekaj, to ich biorę na siebie. Ej, masz to teraz, dobra, co my tu mamy, jeszcze jakieś jedzenie? Przydało się coś zjeść, bo jestem strasznie głodny. Ile ich tu jest w ogóle? O, kawałek pizzy, taka z ziemi to najlepsza. Ale lisiki sobie też oczywiście zjemy i weźmiemy sobie jeszcze gaz do samochodu. Wszystko mamy, to możemy stąd uciekać. I już teraz na pewno dojedziemy na sam koniec. Jedziemy już naprawdę powoli. Ej, widzę coś chyba wreszcie. Wychodzi piękne słońce, ale mam wrażenie, że też widziałem. Simon, czy ty tu jesteś? Widzisz, co się dzieje? Co to jest? Ej, udało nam się dojechać do... Ej, nie wiem czego, czy tu jest wojsko? Witam wszystkich, dojechaliśmy. Nasza babcia do wojska poszła? Ja nie wiem, ale tu wygląda... Nie! O, oni, co oni narzucają ścieżkami, o co tu chodzi? Dobra, uciekam stąd. Laguje mi busa. Mam nadzieję, że nic się z nami nie stanie. Szybko odjedźmy z tego wojska. Co to w ogóle było? Oni dalej w nas rzucają tym. Ej, to było straszne troszkę. Naprawdę się tego przestraszyłem. I strasznie przez to laguje mi tę grę, bo śnieżki są wszędzie. Ale dobra, już się odlagowało. Zaraz jesteśmy. Ostatnie 200 metrów. I uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. No i mamy to. Halo, jest 10 tysięcy metrów. A gdzie jest nasza babcia? No to na pewno nie jest dom babci. I gdzie ona jest? No przecież to musi być gdzieś w tym miejscu. Znowu gdzieś dojechaliśmy. Tylko nie, no tu jest znowu to wojsko. O co tu teraz chodzi? Czy będziecie w nas rzucać śnieżkami? Tym razem nie hamuj, daj szybko. Czekaj, oni trzymają śnieżki w ręce, ale w nas nie rzucają. Dobra, już zaczęli rzucać z powrotem. Czy to jest domek babci? Czekaj, tu się kończy droga. Dobra, zjeżdżamy na bok. Udało nam się, chyba nie wierzę w to. Zjedźmy sobie teraz tutaj. Dalej nie ma już chyba żadnej drogi, ale oczywiście to sprawdzę. I zobaczcie, że jest tu jedynie przepaść, więc wchodzę do środka. Halo, pukamy sobie teraz tutaj. I uwaga, czy ktoś nam otworzy te drzwi? Tak, jest nasza babcia! Udało nam się ją znaleźć! Babcia mówi, że to był fałszywy alarm, ponieważ zapomniała kluczy. Kto do niej w ogóle dzwoni?